Cześć, siemano, witajcie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 322. Jak widać, seria M-Krieg. Dzisiaj mulczowanie i talerzowanie będzie, więc ciekawy odcinek. A jak starczy jeszcze czasu, to pójdę sobie chwilę poprasować. Mulczer oczywiście ten sam, co miałem na... Hyperledonie. Tylko, że wtedy jeździłem z Miholandem, jak pamiętacie. No ale tutaj nie ma mnie Holanda w tej serii, więc jeździ rządy. Był też do wyboru jeszcze Case, ale Case robi inną robotę. No i dobra, mulczujemy dwa pola dzisiaj. Dwa pola mulczujemy. I potem idę na talerzówę. Bo nowy nabytek też przecież talerzówka. A nie razu nie była użyta, a przydałoby się ją użyć. Więc za bardzo jadę blisko tej krawędzi, po trawie jadę aż. A ja nie pamiętam, jak tą trawą jest, czy ona odrośnie, ale chyba powinna odrosnąć. Oczywiście jest sierpień, jak widać. Dalej. Sezon 9 dalej. W kolejnym odcinku już będę chyba... Oj, w kolejnym odcinku już na pewno będę siał. Dobra, wykryjemy sobie szerokość 24 metry. 24,6 nawet. Ale jest kokos. Czas na to jeszcze pootwierać szybko. Fotografy. Trzeba jeszcze snapa pierdyknąć. O. Tak. Tak. I tak, i napisać mulczowanie. Dobra. Snapik zrobiony, zrobiony, więc wszystko gra i buczy, jak to się mówi. 18 na godzinę jedzie ten mulczer. Znaczy 25 to ogólnie jedzie, no bo takiego moda na odchawiece pobrałem, który zwiększa prędkość. W 19 też go używałem. A chodzi dokładnie o Adius Working Speed, dokładnie tego moda. Tego moda możecie kojarzyć z serii Felibruna na przykład, gdzie jechałem 17 godziny kombajnami kosiłem. Albo jeździłem siewnikami 25. Tutaj jest podniesiony o 10, bo tam było tylko o 7 można było podnieść. W 19, a tutaj jest podniesiony o 10. Bo ogólnie oryginalnie ten mulcher RG 15, a ja mu podniosłem do 25. On jest oczywiście wypożyczony, tak? Bo chciałem szybkie mulczowanko zrobić. Chciałem szybkie mulczowanie zrobić, no bo mulczowanie to jest dużo do mulczowania. Ale to nie chodzi o to, że jest dużo do mulczowania, tylko po prostu chciałem sobie fajną akcję zrobić mulczowania i tyle, tak? Na dość taką dużą skalę. Zawsze to tam na tym dwóch polach będę miał trochę większy plon. Bo to tam daje chyba 2,5%? Czy jakoś tak? Zawsze to tam trochę więcej, tak? A też ciekawa robota na odcinku, no bo szybko, dużo metrów, tak? I szybka robota. A nie chciałem pomijać mulczowania, no bo... Nawet nie wiem, co ja mam ten mój mały mulcher. Jak mam, no to muszę go sprzedać. I na pewno kupić ten, bo do Jundiran jest idealny. Czy tam nawet do Case'a. Może z Case'em będzie lepiej szedł. Bo Case ma lepszą skrzynię. Ma inną przykładnię, bo on ma CFX-a, to powinien trochę lepiej iść. Tak mi się wydaje. Znaczy, no ma trochę case mi koni, ale ma lepszą skrzynię. Że tutaj jakby mu bieg zmienił. Że jakby mu spuścił z biegu. O, na 18 może. Może na 18 pójdzie lepiej w biegu. Zobaczcie. 14 minut jeszcze ma koszenia niby mój John Deere. Ale mój John Deere zaraz będzie miał pełną... Znaczy Valtra już jest pełna. Teraz jak się wysypie John Deere, to będzie Valtra pełna, więc będę musiał chyba wysypać. No a jak będę musiał chyba wysypać, to wiadomo, co będzie, tak? Będzie taki mały przerywnik odmulczowania, no bo jeszcze tutaj pole... O, w sumie tutaj w tym jednym rzędzie dzisiaj będę robił, tak naprawdę. Bo będę 57 jeszcze mulczował. A na 56 będę jeździł, w sumie bardziej, robił pierwszą pracę moją
Super to zrobiła, ten mucze. Pierwszą robotę zrobię moją nową talerzówką, którą kupiłem w sumie jakiś czas temu. Nawet nie wiem, kiedy kupiłem ją, tak szczerze mówiąc. Nie pamiętam. Tutaj już prawdopodobnie będą od razu siewnik wleci. Ale dobra, niech się. No i to jest składanie. Tylko niech on się złoży, pierwszy mulcher. Żeby nie zarypać drzewa. Oczywiście w tym modzie są trzy opcje do wyboru, nie? Albo bardzo wolno ma się rozkładać, albo normalnie, czyli standardowo, albo bardzo szybko, znaczy, albo szybko, tak jak teraz. Nie bardzo szybko, tylko szybko. Nie ma takiej opcji, jak bardzo szybko. Dobra, zobaczymy, co da się tutaj zmulczować. Na siódemce, cofam. On mi tego nie zmulczuje, bo jest za duży przeskok terenu. Dobra, niech on sobie tutaj stoi, bo ja jadę sobie Waltrę ogarnąć. Przejadę się Waltrą, bo czemu nie? Też zawsze coś innego na odcinku. Znaczy, no wiadomo, tutaj przez pole raz dwa przeskoczę, więc to tam akurat dużej różnicy nie zrobi mi to. Nie no, przez Sorgu nie będę jeździł. Teraz wam pokażę, ile Sorga jest przekoszone. Ale jest 330 ton ukoszone. 334 dokładnie. Po tym zestawie będzie 334 ton ukoszone. A jeszcze trochę do koszenia zostało na tym polu, więc. Więc pod 400 będzie, ale ile będzie, to nie wiem. Myślę, że jeszcze około 30 ton jest w stanie zebrać. Bo ma 300 punktów. No to myślę, że z 330 ton jeszcze jest w stanie zebrać. Myślę, że dwa zbiorniki jest w stanie ukosić. Czyli jakby było 360 ton sorga, to w sumie fajnie. Bo 360 ton sorga, no to już pieniądze są, tak? No bo to jest 1000, 2000, nie, 1700 chyba, tak? Czy tam 1800, nie wiem. Po ile sorga nawet. Ale dosyć dobre pieniądze. Teraz ja muszę dokładnie pomyśleć, co ja mam tutaj siadę w ogóle. Na pewno 56 muszę powiększyć, ale ja sobie już to po odcinku będę powiększał, bo nie będę was męczył tym. Pomyślę, co tu na wiosnę zaszyć. Może jakiś słonecznik? Może nie. Pomyślę. Może soję? Znowu. Co? Zachciał się ziemniaku. Fajnie to idzie to budowanie. Nie no, mówię. Metry robią robotę i w sumie ta prędkość też. Metry jak metry, ale. Ale prędkość robi robotę. Może szybko sobie pola ogarniać. A ja tutaj takich małych pól nie mam, więc. Więc metry i prędkość to równa się ilość hektarów, może tak. Ciekawy byłem, czy zaleje drzewko, czy nie, ale niech zaleje. Nie, teraz 3 godziny będę złapał, to nie. Na 11 co będę złapał. 30 na wstecznym było pokazane. Dobra, tak to jest. Trzeba sobie od razu GPS-ka przedstawić. Dobra. I login. Może jechać dalej. Ale to. Takiego małego mijaczka to może zrobić. Ten już tyle co tam sobie siewnikiem przeciągnie.
Chodzi o to, żeby to było lepiej 57, było włączone fale. No i 56 będzie dołączone do tego, więc. Ale ja sobie to połączę poza, później, poza wizją. Wejdę do babci. No. No dzisiaj. 11 minut odcinka. A ja już mam tyle zmulczowane, więc dobrze, dobrze, dobrze. Czy tak, które są kąty proste na tym polu? No bo na tamtym poprzednim to trochę licho się jeździło. Z tego względu, że tam było, można powiedzieć, cały czas trzeba było kręcić kierownicą, bo tam było, no, było krągło i tyle. To jest na dobrą sprawę, to mógłbym tą trawę sobie tutaj przemulczować też. Bo i tak to będzie przeorane i tak, więc w sumie tu mogłem mieć wyrąbane na to. Bo z tej strony i tak to będzie zmulczowane i tak. O! Ale... Dobra, krzaków to nie bardzo. Fajnie zejdzie. Nie, no wiem, że się powtarzam, że fajnie zejdzie, ale no po prostu fajnie zejdzie, no. Ale już trochę za duża prędkość jest na te wały. Czy wały na tym mulcie. Jak się jedzie prosto, to nie, ale jak się skręca tak przy 25, to już... Oczywiście jak bardziej gwałtownie skręcę kierownicą, oczywiście. Kierownicą, której nie mam. Że mocniej nacisnę klawisz A lub D, no to zaraz ciągnik stawia bokiem, albo mulczer leci bokiem, więc... Jedno z dwóch. Dobra, to przyjadę sobie tak na pół mulczerka w sumie. Czemu by nie? Zrobię sobie przy okazji jeszcze dodatkowy poprzecznik, zawsze to będzie lepiej nawracać, czy coś. No teraz dwa pójdzie te pole. Zobaczycie, jak teraz przejadę te dwa przejazdy. Znaczy dwa przejazdy. No jak teraz już pojadę przejazd ten jeden, to zobaczycie, jak już tego pola zniknie. O, bardzo zwrotny ten mulczerek jest tak naprawdę. Co było przed chwilą widać. W sensie mulczer już dawno nakręcił, a Jandir jeszcze nie, więc Jandira naprostowało aż. Ale to. To jest mały szczególik. No cholera. Dobry krzak jaki wygląda. No to tutaj w sumie będzie mulczowane, więc... Znaczy tutaj będzie łączone, więc wyrąbane, dlatego sobie... Nawet na tej trawie sobie nawrócę mulczerem. No, John Deere wykręcił, a teraz w sumie trochę za szybko nakręciłem, no bo... Trochę za duża prędkość była na nawracaniu, bo może tak, bo... Widzieliście, co się stało z mulczerem? Mulczer pokrył na się. Dobra, John Deere się wysypał, więc... Tam w sumie jeszcze trochę do koszenia ma, więc... Myślę, że te no, 360, tak jak powiedziałem, będzie. 334 dokładnie. No to brakuje mi 26 ton. No on już wysypał jeden zbiornik. Tak, jeden zbiornik. Jak on wysypał jeden zbiornik, no to... No to już 12,5 tony wysypał. Więc połowę tego wysypał, co jeszcze brakuje. Chociaż w sumie może nie by zbiornika, bo tak patrzę, że jeden długi został. Ale nie, dobra, on już kosi? Tak, a on już kosi, dobra. No to może w sumie będzie. A bo będzie prawy zbiornik. A może będzie cały? Nie wiem w sumie. Ciężko to powiedzieć tak naprawdę. Ciężko to określić, czy będzie zbiornik, czy będzie. O, drzewa zaczynają mrugać. Czyli znak, że idzie jesień. Dobra, przyhamowałem trochę. No widzicie, jechałem teraz 17 czy tam 18. 17 albo 18, bo no a jeden pies, czy 17 czy 18, to już ładnie. To ładnie sobie poszedł mulciarek. Stabilnie, za ciągnikiem. Nie wyrzuciło go tak jak na tamtym. Nawrocie, ale... No, wiem, że teraz dwa ubywa, no bo prędkość robi robotę tak naprawdę. No jest prosta. Proste pole, płaskie o. I on idzie praktycznie cały czas z samą prędkością, tak?
Tylko go przyhamowuję na rotach, a teraz zobaczcie jak na full pędzlu jadę. No, widzicie? Nie da się na full pędzlu jechać. Jednak muszę zwolnić do tych 18. Bo jak nie zwolnię do 18, to widzę co się w sumie dzieje, że mulczer sobie bokiem leci. No bo już jest za szybko po prostu. Po prostu. Często mówię to słowo. Bo jest za szybko i tyle, no. Bo jest za szybko i GPS od razu złączany i ciągnik już na dawno naprostowany, a mulczer jeszcze tam sobie leci gdzieś. W klapkach Nike. Nawracając do tej. Nawiązując do tej piosenki. Zrobię sobie drugi poprzeczniak. Że w sumie nawet po skosie to zmulczyłem jakoś. Pomyślę. Zresztą. Jeden pierwszy to zmulczyłem na około, czy ja to zmulczyłem na GPS-ie. Ile to było zmulczowane tak naprawdę. Teraz jadę na jakieś 23 metry, bo jakiś dobry metr nie biorę. Czyli teraz mówię na trochę więcej niż metr. Ale 23 metry też robi robotę. O, dobra. Dżendir też fajnie robi robotę bokiem. Nie, to na ten długi to sobie już włączy GPS-a. Nie ten przejazd, mordeczko, w tą stronę. Teraz będzie miał trochę problem nawrócić, bo muszę to sobie nawrócić, dobra, no widzicie. Mulczer fajnie nachodzi, więc praktycznie można powiedzieć, że w miejsce ten mulczer nawraca. Mulczer może i miejsce nawraca, ale gorzej z ciągnikiem. No ale co tam? Taki mały szczególik. I cyk. Tutaj to sobie mogę wrzucić z GPS-a. Jak fajnie bokiem poszedł rządy teraz. Coś pięknego to było. No i dobra, ja też rząd tutaj dokończę i no, smulczowane, tak? 15 minut? 17, dobra. A to przez to, żeby walter wysypać. A tak to by było z 15 minut. Przez to, że byłem walter wsypać, to straciłem dobre 3-4 minuty. Dobra, niech to stoi. Nie muszę go... A, ja go nie zgasiłem jednak. Ja myślałem, że ja go zgasiłem. Dobra, teraz go zgasiłem. Nie, to w sumie jak jest... Tak na dobrą sprawę, jak jest 18 minut już odcinka. No to ja to stależuję i będzie koniec, tak? W sumie mogę trochę łagodniejszy ten skos wziąć, tak naprawdę. Ale dobra, niech w sumie jest taki skos wyrąbany. Talerzuję sobie case'em oczywiście, no bo ten zestaw coś pięknego. Mi się tak spodobał, jak kiedyś na zero go zobaczyłem. Coś pięknego to było. No i w sumie dalej jest tak naprawdę. Nie, no będę starał się po rzepakach talerzować, żeby to też wam pokazać to. Bo mam fajną talerzówę, 10-metrową. 18 na godzinę, więc fajna robotka. A ten kejsik jak znalazł do talerzowania. Tutaj będzie to ładnie wszystko powiększone te pole, więc spokojnie, nie bójcie się. W sumie mogę nawet bez poprzeczniaków jechać, tak naprawdę. Mogę sobie na tej trawie nawracać, to jest tyle terenu, że ja sobie na tym trawie nawet będę nawracał. No bo i tak tu będzie polem, i tak to będzie polem, więc... Jeszcze nie wiem jak tam tylko tych... Domków zrobię, jak to zrobię, o może. Już mniej więcej plan mam, jak to zrobić, ale nie będę wam pokazywał, ani zdradzał, ani nic w tym stylu. 44% magnuma jest, więc trochę jest zjechany już. Więc trzeba będzie kolegę naprawić. Ale no, no nie mam pieniędzy, mam tylko 9600. No ale z tej strony sobie zrobię chociaż jeden poprzeczniak. Bo trzeba by nie. I też widzę, że jest ten zestaw bardzo zwrotny. Znaczy wiadomo, że ciągnie zawsze większy łuk musi zrobić niż maszyna, ale... Ale widzieliście w tym, jak ładnie nawróciła. No dobra, no wiem. Że otworzył. Tarara.
Po co się bawić w uprawę, jak można siać od razu? Wiem, że to leżówki nie podniosę, ale piszę. Raz usiadź. O! Co to było? Gdzie mużek? Dobra, a jak tam przesyłanie mojego filmu wychodzi? Dobra, 45 minut, więc jeszcze parę. Można powiedzieć sekund. 45 minut? To jest, no to 20:45 będzie przesłany. Godzina. Kurde, no bym musiał teraz po tym odcinku od razu iść sobie kolejny odcinek obrabiać. W sumie już powinien mieć obrobiony, ale... A właśnie o tym mówiłem, jak to ładnie sobie ten zestaw kręci. To trochę za późno skręciłem. Znaczy za szybko trochę skręciłem. Ale jakbym... Nie, w sumie jakby... Nie, dobrze, dobrze. Tak to było. Fajnie to idzie, to nie. No nie, no dobra, muszę się nauczyć nagrywać te odcinki, bo widzę, że no prawdopodobnie przynudzą, no bo ciągle mówię, fajnie to idzie, albo coś takiego. To tak trochę nerwia. Jakby nie było to trochę nerwia, jakby tak dłużej pooglądał. Kto jest zablokowany? Czandir? Tak. A czemu się zablokowało? On to skosił? Poczekaj. On ma 11. Tak, on to skosił, dobra. To dobrze, że skończył żniwa. W sumie to nawet lepiej. Tutaj mu zgasić. A niech się wysypie na drugą, bo i tak to na pierwszym nie wejdzie, to... Niech się wysypie. Jonder sobie tu stoi, a jedę do mojego Magnuma. A pojadę sobie trochę z kabiny, bo czemu nie? Na razie show. Okej. Tutaj w sumie pojadę sobie z poprzeczniakiem od razu. Bo potem nie będę już tutaj wracał. Od razu sobie będę poprzeczniak tutaj zaciągał. I oczywiście, no, Kasich ma już CVX-a, no to ma lepszą skrzynię, tak? Więc już nie muszę sobie martwić się o cofanie. Gdzie muszę z pasem klikać jak w rzędirze. Żeby sobie zmienić kierunek jazdy. Rewersik. Tylko tutaj jadę gazopór i tyle. Czy lepsze, czy gorsze? Dwóch tysiącowych... Proszę boksy? Proszę. Dobra, wężówka jest podniesiona. No tak w sumie tylko delikatnie się podnosi. Bo ona się tylko na wale podnosi, ta wężówka, więc... 12 marca. Co tam było? To takie ładne chęci. Pyk. Hm.
Pyk, pyk. Dobra, wyjdź z tego, wyjdź z tego. A żebym się. Nie, zapatrzyłem się na takie jedno konto na Instagramie. Mojej koleżanki z klasy. Byłej. Z podstawówki. I no. Jo! To czterema. Prawie. A gender się już wysypał dawno, ja powinienem go skasić, ale już nie. Zapnie. Znaczy nie tyle, co zapomniałem, tylko nie było czasu. Dobra, 26 minuta. A mi tu ile zostało tego dolewania? No tamten klinik, można powiedzieć. Tutaj ten klinik to zaraz będzie zrobiony na dwa przejazdy, czy tam trzy. I potem mulczerek to też. Znaczy mulczerek to szybko poszedł akurat. No tutaj tak powinien zrobić w pierwszym kółku. Znaczy w tym kolejnym, poprzednim przejeździe też powinien tak zrobić, ale się zapatrzyłem na telefon i tyle. Mój błąd. No myślę, że dwa przejazdy i. No bo to amerykańska mapa. Dobra, to na następnym sumie zaraz. Tutaj raz, dwa to zrobię i będzie gitara. Cyk i do tyłu. Dobra, zagarnięte, zagarnięte, więc ja w sumie już pójdzie raz, dwa. No, dobra, za bardzo jechałem do lewy, więc tego bym nie zagarnął. Tak. I zrobię tak. Małpa z dedykacją dla ciebie. Dobra, chuj tam do wszystkich tych. Jaki panel? O chuj. Albo numer 0.
jakoś tak. Mam skrzynię. Ma pyk. No i dobra, będę chyba. Dobra, będę kończył ten odcinek 31 minut. Dobra, trzeba jeszcze minuturkę zrobić przecież. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, cześć, papa.